Na początek cytat. Przygotujemy warunki do powrotu wszystkich, którzy wyjechali za pracą. Listopad 2007. Czy to jest ta propozycja pierwsza? Bo wcześniej nie było. Kilka cytatów, które były tutaj w wypowiedziach jako argumenty za reformą ze strony Platformy Obywatelskiej. W najbliższym czasie powinniśmy przyjąć 5% imigrantów. Pytam, czy ponad 60-procentowa poszukiwanie pracy, bezrobocie wśród absolwentów studiów wyższych na Podkarpaciu nie jest wystarczające? Argument. Ta reforma ma służyć wyrównaniu szans kobiet i mężczyzn. Kolejne. Dłuższa praca wpływa korzystnie na zdrowie i samopoczucie. Kolejne uzasadnienie. Życie na emeryturze to 20 kilka lat. Panie ministrze, i pytanie do pana, prośba o odpowiedź na piśmie. Ta reforma wpisuje się w zlecenia Unii Europejskiej. Bardzo mnie interesuje, jakie to są zlecenia czy zalecenia i jakich organów Unii Europejskiej. I na koniec słowo do pana ministra finansów. Być może poszedł, studiuje stenogramy, dlatego że powinien się zapoznać ze swoimi wypowiedziami i jest ostatnim człowiekiem, który może szczycić się osiągnięciami samorządu. To ten rząd, najbardziej antysamorządowy w przeciągu ostatnich 22 lat i pan minister finansów doprowadza do wysadzenia w powietrze systemu finansowania samorządu. Dziękuję bardzo.